wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, jest pewnie coś około 11. My wstałyśmy dzisiaj po 7. Umyłam włosy, ale sobie od razu związałam w kitkę, bo jest za gorąco, żeby wytrzymać w rozpuszczonych. Teraz tutaj Michalinka bawi się na macie, zaraz będę ją karmić i będę się szykować, bo jadę na 13 na makijaż permanentny ust. Tak jak już mówiłam, więc się tylko troszeczkę podmaluję, omijając oczywiście tą okolicę. I będę tak po 12 wyjeżdżać z domu, jeszcze pewnie będę musiała podjechać do Lidla, bo skończyła się woda, jakieś tam takie podstawowe rzeczy. I chcę Was zabrać ze sobą, chcę pokazać, jak ten zabieg wygląda, jak te usta będą się goić, jak będą wyglądać po kilku godzinach, po kilku dniach. Sama jestem ciekawa, trochę się boję, że nie będę się sobie podobać w tym efekcie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie chcę też jakiegoś takiego, wiecie, przerysowanego efektu, ciemnego koloru czy jakiegoś takiego czerwonego. Chcę naturalny kolor, taki jak mam na swoich ustach, w jakim mam swoje usta, tylko po prostu, żeby kontur był bardziej wyraźny, żeby ten obrys był ładniejszy, symetryczny i taki bardziej, wiecie, schludny, więc na tym mi zależy. Mam nadzieję, że taki efekt właśnie uzyskamy. Ja piję herbatę, bo dostałam zalecenie, żeby nie pić kawy rano, więc jestem trochę taka, wiecie, bez kawy. No ale damy radę. Trochę teraz, jak sobie tutaj z nim siedziałam, to mnie złapało spanie. A ja obserwuję, bo tutaj Abi krąży wkoło Michaliny i patrzę, żeby jej przypadkowo nie lizała, ale już się troszeczkę oswoiła i się uspokaja po czasie, po prostu jak ją tutaj położę. Także zobaczcie, jak tutaj Michalina rządzi na podłodze, niedługo pewnie przejmie całą podłogę w mieszkaniu, a na razie się oswaja po prostu i jest bezpieczniej, bo wiem, że jak się przekręca, to nie spadnie z niczego, po prostu ma dużo miejsca, żeby móc się ruszać i bawić. Zobaczcie, dwie gwiazdy. Abi jest po prostu do kąpania, może ją na dniach dam radę wykąpać. Michalinka tutaj się przekręca. Jest zainteresowanie. O, ale... ale wszystko w granicach normy. Ja już pomalowałam wszystko z wyjątkiem ust, wyprostowałam włosy i chłodzę się teraz żelem, bo oparzyłam się w palec prostownicą, mnie kurczę szczypie. Ach, zawsze coś. Jak widzicie, jak mam niepomalowane usta, to one są takie praktycznie niewidoczne. Ja mam dosyć małe usta, jeszcze mam też taki problem, że nie mam barwnika do końca, więc mam nadzieję, że jak już będę miała ten makijaż permanentny, to one też będą wydawały się troszeczkę jednak takie pełniejsze. Jadę. Jest za 15, także akurat sobie zdążę dojechać, ale powiem Wam, że usypiałam jeszcze Michalinę teraz przed wejściem i mnie... samej mi się zachciało spać, więc muszę się trochę obudzić, ale na szczęście zasnęła, także śpi sobie smacznie. Jestem po. Tak to wygląda. Jeszcze są te usta spuchnięte i mam jeszcze znieczulenie. Hej, witajcie ponownie. Ja niestety odzywam się dopiero kilka godzin po powrocie do domu. Nagrałam krótką przebitkę, jak wyszłam z salonu, ale tak po prostu mnie dopadła migrena, że byłam przez pół dnia wyłączona z życia. Dobrze, że Szymon był w domu, więc się zajął Michaliną, a ja po prostu położyłam się spać. Wzięłam tabletkę i jest teraz lepiej, ale przychodzę z aktualizacją ust. Opuchlizna już prawie zeszła, znieczulenie już mi puściło, bo już wszystko czuję. Kolor jest jeszcze bardzo wyraźny, ale on będzie raczej taki jasny, pudrowy róż. Wszystko tutaj dookoła mam starte, już się nawet nie poprawiałam, bo i tak dzisiaj nigdzie nie wychodziłam. Zresztą później po południu przyszła burza, więc wydaje mi się, że po prostu od tej pogody dopadła mnie ta migrena. Ale bardzo podoba mi się kształt, to, że one są wyrównane, kontury są zaznaczone, no i teraz czekamy po prostu, aż się zagoją.
pokażę Wam, co zamówiłam Michalinie w Zarze. Właściwie są tylko dwie rzeczy, ale zamawiałam mojej mamie perfum i przeglądałam sobie stronę z promocjami w nadziale dziecięcym i znalazłam takie spodenki, dosyć cienkie, z taką fajną gumką w pasie i kieszonką. I pierwotna cena to 46 zł, a one chyba kosztowały 13 z tego, co pamiętam, i są beżowe w takie różowe, pastelowe paseczki. I druga rzecz to już z myślą o wiośnie, bo jest w rozmiarze 80, więc dosyć spora. I to jest taka sukienko-bluza, można powiedzieć. Bluza, ale dłuższa, z rozcięciami tutaj po boku, z kieszonką, napisem mini, i pierwsza cena 80 zł, a była chyba za 20 albo za 30. I z tyłu ma też taki fajny nadruk, więc myślę, że na wiosnę, jak już może będzie sobie śmigać na nóżkach, będzie w takim czymś super wyglądać. I jeszcze zakupy Szymona z Lidla, był po wodę, a się okazało, że jest sekcja z rzeczami do robienia sushi, więc zamówiliśmy kilka rzeczy. My kiedyś kupiliśmy sobie taki zestaw startowy i po prostu nam się pokończyły już, więc kupiliśmy teraz jeszcze mieszankę tempura, pastę wasabi, listki nori, no to jest obowiązek, matę do rolowania, ryż i sezam biały. Jeszcze mogłaś kupić sos sojowy, bo się skończył. Kupiłaś? A, no i sos sojowy też jest. No także wszystko mamy, możemy robić. Cześć, cześć, witajcie w nowym dniu. Dzisiaj jesteśmy dzień po zrobieniu ust i jak widzicie, są już troszeczkę bledsze, ale nadal jeszcze są takie zaczerwienione, ten kolor będzie bardziej różowy. Jeżeli chodzi o odczucia, troszeczkę czuję takie ściągnięcie, ale to się wszystko goi, więc taki musi być proces. Dzisiaj w sumie nie mamy nic konkretnego w planach, może wezmę Michalinkę rano na spacer w nosidle, ponieważ no rano jeszcze nie jest aż tak gorąco, dzisiaj znowu ma być 32 stopnie, więc w ten upał nie chcę z nią wychodzić. Ona jeszcze śpi. Wstała rano o 6, do 7 leżała w łóżeczku, wstałam o 7, żeby wstawić jej wodę na mleko, a ona w tym czasie zasnęła, więc jeszcze sobie śpi, ja się zdążyłam w tym czasie ogarnąć, wypić kawę, właściwie jeszcze kończę. Więc tak zaczynamy dzień. Zapraszam na kolejny dzień z nami. Dzień dobry. Powiesz coś? Cześć. No, odezwij się. Odezwij się. No, co tam? Ojej. Co tam powiesz? Tyle powiesz, tak? Co jeszcze? Kotku mały. Co? Po jedzeniu ciężko się nogi podnosi, co? Tak? Tyle mleczka wypiłaś? Hej, my jesteśmy na spacerku w Solankach. Wzięłam ją w nosidło i taki zrobimy sobie szybki spacerek, póki nie jest aż tak gorąco. Idziemy, później wstąpimy do piekarni i wrócimy sobie do domku. Także robię takie małe kółeczko. Zobaczcie. Jest 20 po 9, o tej godzinie to prawie nie ma tutaj ludzi, więc fajnie się spaceruje, naprawdę. Jestem już w domu, nie kupiłam. To są zwykłe barki.
tutaj są takie fajne, chyba drożdżowe, takie, nie wiem, drożdżówki z czarną powierzchnią. I kupiłam sobie kanapkę taką gotową, bo nie miałam pomysłu dzisiaj na śniadanie. I tak kiedyś je sobie kupowałam czasami do pracy, albo jeszcze i nawet do szkoły. To jest kanapka kanadyjska z kurczakiem i z żurawiną i z rukolą, więc sobie ją teraz zjem i dopiję moją kawę, która mi od rana została. Ktoś tu się zdenerwował. Co się stało? Sama nie chciała ich leżeć. Trzymać. Ojoj. Właśnie zabieram się za obiad i przygotowałam kurczaka, właściwie udka z kurczaka w takim rękawie do pieczenia. One się teraz robią w piekarniku i z niego sobie zrobimy takiego szarpanego kurczaka i będziemy jeść tortillę właśnie z tym kurczakiem, z pomidorkami, ogórkiem, sałatą i rukolą i z sosem sriracha. On jest dosyć ostry, ale lubię go bardzo. Więc sobie teraz pokroję pomidorki, ogórka, właściwie mega szybki obiad. Jeszcze by można było dodać paprykę, jakieś inne warzywa, ale no, korzystam z tego, co mamy w lodówce. Może sobie jeszcze damy na przykład parmezan, żeby troszeczkę dodać smaku. I sobie to w opiekaczu przypieczemy i będą pyszne tortille. Jedziemy na działkę. Michalinuś, gdzie jedziesz? Cześć, jest dzisiaj nowy dzień, ale ja chciałabym zakończyć tego vloga, ponieważ nagrywam już kolejnego. Dzisiaj wybieramy się do znajomych nad jeziorko, także nagram coś ciekawego. A tymczasem żegnam się z Wami w tym filmie, ponieważ wczoraj wieczorem już nie nagrałam żadnego pożegnania, bo przyszła do mnie koleżanka. Siedziałyśmy sobie do późnego wieczora, więc już nic nie nagrywałam, także żegnam się w tym filmie i zapraszam na kolejny. Buziaki!